Siema ziomy, ziomeczki, witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o kamerach i o sprzęcie do nagrywania jeszcze raz. Miałem pytanie, jeden z Was do mnie napisał, jaki sprzęt polecam na nagrywanie vlogów i pranków. Nie wiem, jakie pranki będzie chciała ta osoba nagrywać. Ale pomyślałem sobie, porozmawiamy ogólnie o sprzętach. No, pytał się mnie o kamerę i może ewentualnie o mikrofon. Rzecz jest taka, że pierwsza rzecz, co Wam polecam, to kupić właśnie dobry mikrofon. Albo mikrofon taki, jak ja używam, czyli Rode VideoMic Pro. Są też mniejsze mikrofony, malutkie takie, nawet można kupić. Teraz tam on nazywa się Rode Mini, czy coś takiego. Dam dla Was w opisie linki do tego, albo możecie kupić sobie lavalier microphone. Lavalier to jest mikrofon takiego typu. Oh, you motherfucker! Okay, przynajmniej wiemy, że kurde, obiektywy moje dobrze są zbudowane, tak? Zapomniałem torbę zapiąć, no ale tak bywa. Chwilę tylko ustawię fokus inny. Okej, rozproszony teraz, no ale dobra. Level your microphone. Teraz następna rzecz mi spadła. Give me the sponge. Mały filterek na nim taki jest od wiatru. To jest taki malutki mikrofonik. Turtle, tap on my face. Który zakładamy sobie tutaj na szyi, przy szyi. I oczywiście trzeba go do góry ustawić, bo on tylko nagrywa do góry. Stara się nagrywać większość dźwięków, tak? Ale polecam używać bardziej do vlogów i innych rzeczy taki mikrofon na kamerze, który jest o wiele łatwiej go używać, o wiele lepsze wyniki z niego się dostanie. Oczywiście można kupić Rode ten mikrofon, ten lavalier. Po czym, moi drodzy, następna rzecz, dobre stojaki kupić. Tripod dobry, nawet monopod. Turtle, give me the stick. Do vlogów bardzo, bardzo przydatny jest coś takiego. To nazywa się monopod, czyli zakładamy sobie kamerę na jeden koniec. Tutaj kamerę zakładamy i idziemy, nagrywamy sami siebie, tak? Bardzo dobra rzecz. Nie są najtańsze, kosztują taki dobry jak ten, kosztuje 40 do 60 dolarów, ale jest bardzo dobry, bardzo dużo wagi na sobie może mieć, co nie radzę Wam dużo wagi trzymać na tych kamerach. Kamer wagi na tym, małe kamerki używać. A co do kamery, zaraz przejdziemy, jakie kamery polecam. Oczywiście kamery polecam na sam koniec, ponieważ pierwsze potrzebujemy, tak jak mówię, dobry dźwięk. Dźwięk jest podstawą każdego filmu. Ponieważ nawet jak oglądasz film jakiś, to więcej jego słuchasz, niż go oglądasz. Często na boki sobie się patrzymy, czy... No ja lubię na YouTubie, powiedzmy, oglądać się dużo rzeczy, których się uczę, że na nie nawet nie patrzę, tylko robię coś innego w tym czasie, tak? Dźwięk, moi drodzy, jest... 80-90% dobrego filmu to jest jak najlepszy dźwięk, co dzisiaj trochę to będzie może nie za imponowane, bo helikopter mi nad głową lata znowu, no ale jestem w takim miejscu, że tutaj pełno helikopterów, z tyłu za mną tam jest Nowy Jork. A czyli pierwszy dźwięk, później stojaki na kamery, tripods, monopods, co Wam pasuje. Następnie, moi drodzy, oprogramowanie do obróbki filmów. Są darmowe opcje, o których w przyszłości porozmawiamy, które są ok.
No ale takie opcje już troszkę lepsze dla entuzjastów, to ta sama opcja co ja używam, powiedzmy Adobe Premiere Elements, jest bardzo dobrą opcją, kosztuje jakieś $60, jeżeli kupicie z, no $80, przepraszam, jeżeli kupicie z Photoshop Elements, kosztuje 120 całe opakowanie, dwa programy, tak, bardzo dobra rzecz. No i na koniec, moi drodzy, kamery. Pierwsza kamera, którą bym Wam polecał, to jeżeli macie dobry telefon, to telefonem nagrywać. Dzisiejsze telefony potrafią bardzo ładnie nagrać filmy. Niektóre telefony, tak jak powiedzmy mój Galaxy Note 4, nagrywa 4000 rezolucji, czyli 4K. Nie potrzeba za bardzo dobrej kamery. Tak jak mówię, na sam początek, szczególnie do vlogów. Większość vlogów, moi drodzy, nagrywane jest na tanich kamerach albo na telefonach, aby był dobry dźwięk. No a jeżeli chcesz lepsze kamery, to masz powiedzmy wybór GoPro albo Sony Action Cam. Moim zdaniem polecam Sony Action Cam z tego powodu, że jest lepsza bateria. Na GoPro baterie są tragiczne. Bardzo szybko zdychają i czasami działają dłużej niż drugim razem. Ciężko wyczuć, kiedy ci ta kamera zdechnie, czy po 15 minutach, czy po godzinie. Zaletą GoPro jest, że można nagrać w trybie Proton, w którym można lepiej poprawić ekran, obraz na koniec. Kolory poprawić tego. No ale moi drodzy, moim zdaniem, jeżeli baterie cały czas ci zdychają w tej kamerze, to co z tego, że możesz lepiej poprawić obraz, jak ciężko ci coś nagrać jest, albo musisz tysiące baterii nakupywać, tak? Dlatego polecam Sony Action Cam. Baterie są bardzo wspaniałe, 1,5 godziny przeważnie nagrywania mam na jednej baterii. A jeżeli chcesz troszkę wyżej, to możesz kupić sobie point and shoot kamery, te małe takie. Canon bardzo dobre kamery robi do filmów nagrywania. Jedna z najlepszych jest Sony, ale kosztuje $1000. No ale Canona takie kamery do nagrywania point and shoot możecie kupić za jakieś $100-200 sobie, dosyć dobre. Oczywiście następnym krokiem w górę jest kamerę taką samą jak ja kiedyś używałem, pierwszorzędna kamera do nagrywania filmów wideo. A Panasonica ja używałem, kosztowała mnie $220, bardzo dobra, ma optyczną stabilizację obrazu. Co, jeżeli macie opcję kupić kamerę z czymś takim, bardzo polecam optyczną stabilizację obrazu. Bardzo, bardzo ważna rzecz, bardzo pomaga dużo. Szczególnie do nagrywania vlogów, kiedy będziesz poruszać się z tą kamerą. No i ostatecznie, jeżeli masz pieniądze, to oczywiście taką kamerę, którą ja teraz używam, kamerę DSLR albo kamerę semi-pro do nagrywania filmów, moi drodzy. Ale tak jak mówię, w pierwszym rzędzie pomyśl o dźwięku i jak ta kamera, na czym będziesz ją trzymał, zanim kupisz kamerę, i oprogramowanie. Na koniec dopiero kamera. Widzowie twoi wybaczą tobie za słabszy obraz, ale ciężko jest wybaczyć za słabszy dźwięk. Ok, ziomy, pokażę wam jeszcze tutaj mniej więcej parę strzałów, gdzie my jesteśmy z żółwiem. Niestety, jak widzieliście, wszystkie obiektywy moje na ziemię poleciały. Mam nadzieję, że są ok, bo jak nie, to kurde, $1000 w dupę poszło przed chwilą. Ale ok, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam to coś pomogło. Na razie.